Hejo, witam z powrotem. Dzisiaj robimy czapkę na szydełku. Robimy czapkę, która wygląda mniej więcej tak. To jest moja aktualna czapka. Więc zrobimy coś takiego. Tylko, że użyjemy tej włóczki. No, serio, no śliczne kolory. Jest to włóczka Yarn Art Harmony. I jest to 60% wełny i 40% akrylu, więc powinno dawać ciepło. Wyzwanie brzmi, zróbmy to w jeden dzień. To na pewno nie skończy się dobrze, ale możemy zawsze spróbować. I zastanawiam się, czy wystarczy mi włóczki, ponieważ mam tylko 100 gramów. Jedziemy do roboty. Okej. To mówię, żeby używać szydełka 6,5 mm. Jednakowoż takiego nie posiadam, więc użyjemy szydełka 6 mm. O manciu. To jest tak puchate i tak śliczne. Ojeju. Boję się, że zepsuję tą czapkę. Ale mam tutaj moją czapkę. Plan jest taki, żeby na początku zrobić tą długość, używając foundation chain z half double crochet i w tej części myślę single crochet. Zrobić taki wielki prostokąt, potem zszyć go w tubę i tą część po prostu ściaśnić na końcu włóczką. To brzmi dobrze. Więc zabierajmy się do pracy. Więc to jest szydełko 6 mm. Zaczniemy może od tego, skoro już to otworzyłam. W ogóle splot jest dość dziwny. Nigdy nie spotkałam się z takim splotem jeszcze, że jest to po prostu taki puch, ale skręcony, jakby nie jest to złożone z paru nitek, jak w, powiedzmy, tych wszystkich akrylowych włóczkach, z którymi miałam do czynienia, więc okej. Zacznijmy od po prostu zrobienia slipknot i tyle. To jest w ogóle mój pierwszy raz pracowania z pełną. Ale to jest puchate. Okej. Zaczynamy od zrobienia trzech oczek łańcuszka. Wchodzimy w pierwsze oczko łańcuszka. Zabieramy jedno oczko. Teraz w tym pierwszym oczku robimy łańcuszek i kończymy half double crochet. Próbowałam tutaj wyjaśnić, co robię, ale nie było nic widać, więc jak coś, robię tutaj foundation half double crochet. Okej, nie chcę nic mówić, ale ta włóczka leży tutaj od tygodnia koju i po prostu nie mogłam się doczekać, żeby w ogóle zacząć robić cokolwiek tą włóczką. Więc teraz, jak skończyłam jeden projekt, mogę pozwolić sobie, żeby zacząć drugi. Więc polecam się na przyszłość. Mam zaczęte dwa swetry i teraz tą czapkę. Po prostu lepiej być nie mogło. Jakby nie chcę nic mówić, robienie foundation w double crochet to świetna metoda. Polecam znaleźć jakiś tutorial, a nie patrzeć na to, co tutaj robię. O nie, już zaczyna się plątać, więc postaram się to co odplątać, żeby się nie plątało. Ojeju. Nie mam pojęcia, dlaczego to się tak dzieje. Okej, jest nieco lepiej. Jedziemy dalej. O, mam cię, to będzie gruba czapka. W sensie, może powinnam to na drutach zrobić. Nie, na drutach w ten sposób nie pójdzie tak łatwo, ponieważ nie mam jakby kolistych drutów 6 mm, tylko mam 5 mm, a 6 mm druty mam płaskie, w sensie, no, bez żyłki po środku, więc chyba musiałabym użyć garter stitch, czyli po prostu... Nigdy nie pamiętam, jak to jest po polsku, ciągle oczka prawe? Albo ciągle oczka lewe? Nie pamiętam. Ale ogólnie nie robią się wtedy takie V, jak są przy normalnych rzeczach zrobionych na drutach, tylko robią się takie jakby fale. Chyba gdzieś o tym mówiłam. Nie pamiętam już. Okej, ale przyznajcie, kolory ślicznie przechodzą. A jesteśmy dopiero w tym miejscu. Zostało jeszcze trochę. Wielebna kontynuacja robienia foundation chain half double crochet. Dobra, robię te half double crochet. Co chwilę mierzę do czapki, żeby zobaczyć, czy ma to dobry rozmiar. Nie skończyło się to za dobrze. W takim momencie, więc zostało mi tyle i teraz przerzucę się na robienie single crochet, czyli półsłupków w ten sam sposób, czyli po prostu nie robię jakby... Ojej, coś ucięło. Tak czy inaczej nie robię tego w normalny sposób, jak zwykłe single crochet, ponieważ hej, nie ma pod spodem łańcuszka, tylko robię single crochet z foundation chain, czyli po prostu no w połowie dodaję łańcuszek. Dobra, nie umiem tłumaczyć, więc jedyne co powiem, to zajrzyjcie na normalny tutorial. Okej.
Wydaje mi się, że tyle jest w porządku. Więc przechodzę do kolejnego rzędu i robię wszystko tylko i wyłącznie w tylnych oczkach, czyli back loops only. I tam, gdzie robiłam single crochet, robię single crochet back loops only, czyli tylne oczka tylko. A tam, gdzie robiłam półsłupki nawijane, czyli half double crochet, robię tylko półsłupki nawijane, half double crochet, back loops only, tylne oczka. Czyli żeby mieć taki ładny efekt ściągacza. Ogólnie śmieszna sprawa jest taka, że ten film, cały materiał nagrałam do tego jakby w poprzednim roku, w sensie 2022, więc to są 2 miesiące, odkąd zrobiłam tą czapkę. Wy już ją widzieliście, ojeju. Więc wszystko, co tutaj się dzieje, jest tylko płaczem mojej duszy, ponieważ wyszło jak wyszło. Okej, mam pierwszy rząd, w zasadzie drugi rząd skończony, więc wygląda to tak, już widzicie, robi się tutaj ten ładny efekt. I o, mam cię, ta buczka jest tak śliczna. Więc, jeżeli chodzi o liczenie, to z tej strony mam 7 single crochet, mam 7 półsłupków, a tutaj mam 27 half double crochet, czyli półsłupków nawijanych. Więc teraz przejdę do trzeciego rzędu i będę kontynuować te 27 półsłupków nawijanych i 7 półsłupków, dopóki nie będę mogła owinąć sobie tego prostokąta wokół mojej głowy. Zapraszam na taktyczną zmianę kąta i jedziemy dalej z tymi rzędami, jakby całe szydełkowanie to jest jechanie z tymi rzędami, zwłaszcza takich po prostu prostokątów, więc robi się tak naprawdę cały czas to samo i wymaga to po prostu cierpliwości i w zależności od rodzaju szydełka, przepraszam, rozmiaru szydełka, bo rodzaj szydełka no to raczej rodzaj rączki, a rozmiar szydełka no to jest ile ma milimetrów w średnicy czy coś. Tak czy inaczej, ostatnio w ogóle polubiłam szydełka 6 mm, w sensie całkiem spoko prędkość mają te projekty, które robiłam, jakby zrobiłam ostatnio sweterek cardigan, robiąc granny stitch, więc to pewnie niedługo zmontuję, co zaczęłam Sylwestra robić, ale jest aktualnie 25 stycznia, więc o, mamciu, nieważne, jakby ja mam straszny poślizg, jeżeli chodzi o robienie tych materiałów, zwłaszcza jeżeli chodzi o szydełkowanie i robienie na drutach, ale tutaj jak widzicie mierzę co chwila do tej czapki i już zaczynam widzieć, że moja robótka robi się krótsza niż moja czapka, którą noszę na co dzień. Więc tutaj zaczął się pojawiać taki maleńki problem w postaci tego, że ojoj, ojojoj, moje pierwsze foundation chain, double crochet, fu, nie double crochet, half double crochet i single crochet okazały się dość luźno zrobione, a potem zaczęłam robić wszystko ciaśniej i znowu taktyczna zmiana kąta nagrywania, więc jakby próbuję naprawdę zrobić ten film emocjonujący, ale jesteśmy na 8 minucie i jakby jedyne co robię to szydełkuję, a szydełkowanie kwadratów jest dość nudne, dlatego oszczędziłam wam tego w ostatnim filmie zrobienia cardigana, ale no cóż, jakby szydełkowanie jest nudne, umówmy się, jakby robisz ciągle to samo, musisz co chwila liczyć, musisz co chwila sprawdzać, czy wszystko pasuje, jeżeli się zgubisz w liczeniu, no to musisz liczyć od nowa i nie jest to zbyt przyjemne, tak, umówmy się, jakby kto chciałby z własnej woli liczyć? Nikt! Nikt nie lubi matematyki. No dobra, ktoś lubi matematykę. Znam kilka takich osób, które jakby no dla zabawy robią zadania z matmy, ale sorki, nie jestem jedną z tych osób. Ja jedyne co lubię z matematyki to liczenie ile dni do końca tygodnia zostało, bo chcę mieć weekend. Tak czy inaczej, jakby szydełkowanie to jest po prostu liczenie oczek. Za chwilę muszę sprawdzać, czy już doszłam do tego momentu, gdzie muszę robić single crochet, czyli półsłupki, zamiast półsłupków nawijanych. Więc tak, szydełkowanie dociągła matematyka i to staje się teraz moim zafiksowaniem, że ojoj, matematyka. Więc w tym momencie jeszcze mam energię na szydełkowanie czegokolwiek, a przynajmniej w tym momencie dnia. Więc zobaczmy, co mam aktualnie do powiedzenia, ponieważ kończymy ten kawałeczek timelapsu. Okej, minęło jakieś pół godziny, może 40 minut, jest 12:15 i mam zrobione tyle, o. Więc jest szansa, że dzisiaj to skończę, ale to bardzo mała szansa i okazuje się, że jak mierzyłam do czapki, to ubyło mi
parę centymetrów. Cóż. W sensie ta czapka, jakby ta czapka kończy mi się mniej więcej tak, więc ona mi wchodzi nawet na twarz. Więc myślę, że jeżeli ta będzie trochę krótsza, będzie mniej więcej taka, to będzie okej i nie będzie problemu, się okaże. Ale kolory są śliczne. Tylko teraz muszę zrobić przerwę w nagrywaniu, bo zaraz zejdzie mi bateria. To będzie bardzo interesująca czapka. Jest 13:20 i mamy tyle. Myślałam, że to dobry rozmiar. Okazuje się, iż jakimś cudem straciłam całą tą część, która się tutaj zawija. Tutaj. Jak to się stało, pojęcia nie mam. Właśnie straciłam pół godziny na robienie sobie herbaty. Paliwo. Tak teraz patrzę, ta czapka jest głównie brązowa. Myślałam, że będzie bardziej kolorowa, ale bardzo podoba mi się to, w jaki sposób ta włóczka zmienia kolor. Widzicie, zostało mi jeszcze tyle, czyli to jest powiedzmy połowa jeszcze motka. Przynajmniej tak mi się wydaje, tak na oko mówiąc. Więc tak, sądzę, iż ta włóczka zmienia kolor w bardzo ładny sposób. Ponieważ jakby nie ma żadnych takich odcięć, jest to po prostu gradient. No w sensie widać, że ten kolor się zmienia, tak wszystko działa, ale ten sposób zmienienia koloru podoba mi się znacznie bardziej niż na przykład jak ta włóczka zmienia kolor. Ponieważ zmienia kolor w najmniej przydatnym momencie. I ojoj, co z tym faktem zrobić? I ten sam problem jest z tymi włóczkami. Wciąż mam jeszcze kilka motków, a kupiłam je ponad pół roku temu, więc ps. Ale to polega na tym, że no myślałam, będzie takie ładne ombre. Otóż okazuje się, że nie do końca. I jakby kolory potrafiły mi się zmieniać w połowie rzędu. Albo robić się właśnie takie plamy. Więc to leży i nie dotykałam tego od, myślę, maja 2022. Polecam się na przyszłość. Ogólnie okazało się, że jest troszeczkę za wąski chyba. Więc to porzuciłam. Wracając do naszej czapeczki, okazało się, że się skurczyła. Jest tyle za krótka. Co z tym faktem zrobić? Nie wiem. Na razie ignorujemy. I nie, że coś, nie chcę nic mówić, ale ignorowanie problemów to jedna z moich ulubionych czynności, zaraz po szydełkowaniu i piciu herbaty. Tak, jak widać, mam wciąż na biurku herbatę, co chwila, co i raz inny kubek, jak podczas nagrywania tego voice-overa też przed chwilą piłam herbatę, więc herbatę jak najbardziej polecam, zwłaszcza do szydełkowania. Chociaż może w sumie nie, ponieważ jak masz ciągle zajęte ręce, to nie chcesz w sumie tego odkładać, bo hej, może jeszcze skończę ten rząd, może jeszcze jeden rząd, a jeszcze zrobię 5 oczek i potem się okazuje, że twoja herbata wystygła, więc może jednak picie herbaty w czasie szydełkowania nie jest takim najlepszym pomysłem. Jednakowoż co jest idealnym sportem? Sportem do robienia w czasie szydełkowania. Na pewno nie chodzenie po domu, bo hej, kto będzie trzymał tą włóczkę pod pachą? Nie, 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 nie. Moi drodzy, idealną czynnością jest oglądanie filmów. Jakby obstawiam, że podczas robienia tej czapki oglądam jakieś poradniki, repetytoria dotyczące lektury z polskiego. Jakby uwielbiam fakt, że uczę się ciągle na polski, tymczasem moja matma leży i nie umiem matmy. A to jest niedobrze, ponieważ jakby nie, że coś, ale rozszerzenie z matmy to nie jest dobry pomysł, kiedy nie lubisz matmy. Nieważne, tak czy inaczej, robienie tej czapki jest na tyle monotonne, że w pewnych momentach po prostu zapominajmy o tym. I nie wiem, może powinnam zrobić teraz coś zupełnie innego, jak mówienie o moich zupełnie innych projektach, o których nikt nic nie wie i potem nie ogarnie, ponieważ hej, obejrzycie tylko jeden film. I jakby nie dziwię się, ja teraz gadam o zupełnych głupotach odciętych od tematu. A jest minuta która? 15:14. Tak czy inaczej, jeżeli wciąż oglądacie, dziękuję wam bardzo serdecznie. Jeżeli chcecie, to możecie zostawić mi subskrypcję, żeby motywować mnie do robienia takich czapek. I oczywiście, żeby był to dla was plus, ponieważ nie ominiecie moich filmów, jeżeli klikniecie dzwoneczek. Tak czy inaczej, wracając do tej czapki, wspominałam już, że ma śliczne kolory. Tak, wspominałam o tym. Jakby teraz tak patrzę na ten materiał i wydaje mi się, że co chwila
ten spinacz zleci. Ale te klipsy biurowe, spinacze biurowe są bardzo przydatne do szydełkowania. To są jakby najlepsze stitch markery. W sensie takie, no, badziewka, żeby zaznaczyć sobie, które oczko jest powiedzmy ostatnie w rzędzie, żeby go nie zgubić. Także to jest taki mały protip. A teraz wracamy do mojego gadania na bieżąco, a nie voiceovera. Wydaje mi się, że jestem w połowie, a mam jeszcze mniej więcej tyle motka numer 1, więc obawiam się, że starczy mi włóczki, żeby to skończyć, więc moje obawy okazały się bezpodstawne. Szkoda tylko, że nie będę mogła za bardzo zrobić czegoś takiego, wiecie, żeby to się zawijało, ponieważ ta czapka jest po prostu za krótka na to. Ale i tak bardzo mi się podoba. W sensie te kolory tak ślicznie przechodzą i jakby ta włóczka się nie rozwala podczas szydełkowania, jak teraz robiłam tymi włóczkami akrylowymi, to wszystko to po prostu przez środek potrafiło mi przejść szydełko i potem cała włóczka się rozwalała, więc to była tragedia, także nie jestem pewna co do tekstury, ponieważ no ja zazwyczaj wełnianych rzeczy nie noszę, więc nie jestem do tego przyzwyczajona, ale troszeczkę gryzie, tak mi się wydaje. Jest 14:30, więc liczę na to, że no może do 18:00 skończę tą czapkę, tak całkowicie się okaże. Wracam do roboty. Cóż, wrócić do pracy wróciłam, jakby szydełkowanie jest dość uzależniające, ponieważ jest uspokajające w pewnych momentach, kiedy nie gubisz jednego oczka. Okej, miałam przerwę na obiad i jest teraz 15:30 i to jest czapka. Więc jeśli zrobiłabym tak, to została mi jeszcze, no, ta część tylko do zrobienia, więc jestem w powiedzmy 3/4. Także... O, co to jest takie śliczne? A! Ale śmierdzi jakimiś takimi... No pełną, no! Czego innego mamy się spodziewać? Jakby... Na żywo wygląda to lepiej niż w kamerze, ponieważ te niebieskie się strasznie odznaczają, a na żywo są tak bardziej troszeczkę przydymione, więc... Zaraz mi się skończy pierwszy motek. Jesteśmy tak w 3/4, 2/3 czapki. I tyle zostało, więc kompletnie już się nie martwię o to, czy jest stary, czy mi włóczki. Jak widzicie, góra zaczyna się trochę bardziej zwężać, to dlatego, że są te single crochet tutaj. No, więc myślę, że wracamy do szydełkowania. Jakby uwielbiam fakt, że jest ten cały timelapse i ja siedzę godzinami nad tą czapką, a ona się wcale za wiele nie zmienia. No cóż, takie są jednak uroki robienia na drutach i robienia na szydełku. Zapewne robienie makramy wygląda podobnie, tak czy inaczej. Jeżeli chodzi o wełnę, to zaczynam się do niej coraz bardziej przekonywać tak prywatnie, bo no, coraz więcej rzeczy jest wełnianych i to jest tak cudowne! Jakby naturalne materiały są cudowne, ja nie wiem dlaczego wcześniej tak bardzo nie lubiłam wełny. Okej, teraz zostało mi dosłownie tyle włóczki, więc czas, żeby zmienić kolor. Więc biorę nowy motek. Trochę nie ten kolor, ale trudno. I w sumie spróbujmy rozdzielić te końce. O, nie próbowałam jeszcze tej metody, ale spróbujmy. Najwyższa pora. I teraz jakby wsadzić je siebie nawzajem. Potrzebujemy wody do tego. Więc mamy wodę. Zamoczyć w niej ręce trzeba i zmoczyć te końce, żeby to śmiało ręce i nogi. Teraz... O nie, nie wiem co robię. Była taka metoda, jestem pewna. I teraz po prostu... Chyba działa. Okej, wygląda mniej więcej tak teraz. Zasadniczo słyszałam, że to jest taka rosyjska metoda. I chodzi o to, żeby rozszczepić dwa końce, wsunąć je w siebie i potem jakby zrobić coś takiego z wodą. I to potem jest jedna włóczka, która się jakby kontynuuje. Coś czuję, że lepiej nie będzie w moim przypadku. Nie mam pojęcia, czy to działa. Ale będziemy kontynuować w ten sposób. O co dokładnie chodzi, jak widzicie, te kolory się przenikają trochę, nachodzą na siebie. Widzicie, tutaj jest ten brązowy i tu jest ten niebieski i w tym miejscu
One są jakby połączone. Mam nadzieję, że będzie to działać. Póki co kontynuujemy w ten sposób i mam nadzieję, że się nie rozwali po drodze. Surprise i spoiler alert. Nie rozwaliło się to po drodze. Powiem więcej, to jest bardzo dobra metoda, jeżeli nie chcecie się męczyć potem z końcami, które wam dziwnie latają, ponieważ nie chce wam się wszywać ich z powrotem w waszą robótkę. Jest to może niezbyt precyzyjna metoda, jednakowoż jeżeli zmieniacie kolory po prostu w ten sposób co ja, w sensie macie dwa takie same motki, które same zmieniają kolor, albo macie motki, które w ogóle nie zmieniają koloru i powiedzmy skończył wam się jeden i chcecie dołączyć nowy, to ta metoda jest jak najbardziej okej. Jakby jeżeli jest to dość solidny panel, to wydaje mi się, że nie powinno być problemów. Jakby z tą czapką nie było problemów, ale myślę, że jeżeli będzie takie bardziej siateczkowe, będziecie musieli sami bardziej to przetestować, ponieważ no... Ja się na tym nie do końca znam, to był tak naprawdę pierwszy raz, jak użyłam tej metody i póki co jedyny raz. Więc robię teraz dalej drugim motkiem. I ten drugi motek był chyba odwrotnie nakręcony, ponieważ no... nie było dokładnie takich samych przejść kolorystycznych, tylko troszeczkę inaczej, jakby zostało przesunięte spektrum o... nie wiem jak to się nazywa, to jest chyba przejście fazowe czy coś innego. Tak czy inaczej fizyka tutaj póki co nie ma znaczenia, chyba że chodzi o tarcie. Jeżeli chodzi o tarcie, no to sorry, ale jak ta włóczka jest naciągana jakby przez palec, żeby żydełko miało za co ładnie złapać, to po pewnym czasie ta ręka zaczyna was boleć, więc muszę wymyślić jakiś sposób, żeby tak się nie działo. Tak czy inaczej wracamy do wielebnego... Tak czy inaczej wracamy do wielebnej relacji na żywo. Relacji na żywo. Okej, kolory zmieniałam w tym miejscu. Jakby nic się nie rozpadło, z drugiej strony też wygląda to całkiem okej. Także polecam metodę, bardzo dobra. I póki co wygląda to tak. Ojej, to po prostu jest taki, jakby komuś prostokąt nie wyszedł. No na obwód jest. Ojej, to będzie głupio wyglądać teraz, ale sprawdźmy jak to będzie. Będzie wyglądać cute. Śmiesznie. Brakuje mi jeszcze paru centymetrów, w sensie zostało mi czoło, mniej więcej. Dajcie mi chwilę i zaraz to skończymy. Jest 16. Jest 16. Co ja robię ze swoim życiem, łapanie? Okej, mam wystarczająco wyszydełkowane, żeby mogło się to zawinąć na mojej głowie. Trochę szkoda, że nie ma tych różowych i niebieskich pasków z tej strony. Tak się złożyło, że w ten sposób był zawinięty ten motek. No trudno. I teraz będziemy łączyć to w tubę i zrobimy to, myślę, odwracając to po prostu w ten sposób. I tylne oczko tutaj. I powiedzmy przednie oczko tutaj. I przez to przechodzimy i robimy cały rząd tak jakbyśmy, tylko że tutaj i tutaj musimy przejść przez te oczka w jakiś sposób. Więc teraz to właśnie zrobię i miejmy nadzieję, że to zadziała. Jakby przyznam szczerze, ta metoda nie jest najlepsza, ponieważ jak odwróciłam to z powrotem na prawą stronę, no to widać w którym momencie jest to zszywane, ponieważ tutaj nagle nie ma ribbing, ale hello, mogłam to zawsze zszyć igłą i nitką, w sensie nie nitką, bo nitka byłaby jakoś odznaczająca się, ale po prostu włóczką, którą to robię, mogłam to zszyć i wyglądałoby to znacznie lepiej. Problem polegał na tym, że rozmiarówkę zrobiłam źle, ponieważ zrobiłam to mniej więcej tak, że sobie usiadłam, owinęłam wokół głowy i czy się rozciąga do obwodu głowy? Tak, ale czy to znaczy, że będzie wyglądało dobrze? Nie. Czy to znaczy, że będzie wygodne? Nie. To znaczy mniej więcej tyle, że czapka została za mała, a potem mi się nie chciało jej rozpruwać, więc cała reszta jest pożal się Boże. Ojeju, jak to się stało? Nie, wcale nie wiem dlaczego. Czapka jest po prostu za mała, ponieważ ją rozciągnęłam, a nie zrobiłam ją na płasko, więc... No cóż, ktoś ma nauczkę na przyszłość. Jakby bardzo dobra nauczka. Oj. Wracamy do rzeczywistości, moi drodzy. Okej, teraz
skoro mam już tubę, która może wejść na głowę i no, jest tubą, trzeba to zamknąć, więc tam, gdzie robiłam te 7 czy tam 8 single crochet w tej części, tutaj przeplotę nitkę, po czym ją ściaśnię, żeby to wszystko się tutaj zamknęło. No, a weźmiemy tą samą łuczkę, jedną z większych igieł, jakie mam. Może być za duża. Spróbujemy jednak z tą igłą. Odetnę kawałek, myślę, że tyle wystarczy. No i przeplatamy. Jak to zrobić? Nie mam pojęcia, więc zrobię to przez jakby te górki, które tutaj są. A tutaj? Mam nadzieję, że widać. Tak czy inaczej, jedziemy. Nie ma to za wielkiej filozofii, wystarczy złapać jakiekolwiek oczko z jednego rzędu i jechać do kolejnego rzędu i tyle. Okej, więc tutaj jest jeden kawałek tej włóczki, a tutaj jest drugi, więc teraz trzeba to ściaśnić, zacisnąć. Mamy coś takiego. Nadal ma dziurę. Okej, staram się ścisnąć to trochę bardziej. Dobra, teraz lepiej nie będzie, więc po prostu chyba teraz muszę to... O nie! Wciąż jest dziura. O nie, nie chcę, żeby to pękło, więc zawiążę to. No i o tym mówiłam. Poszło. Nadal się trzyma, więc po prostu zawiążę to tak, jak jest. Ale no, tego się spodziewałam. Więc teraz od tego końca nawlokę to z powrotem na igłę. Nawlekanie tej włóczki jest tragiczne, ale dobra. Wyłniane jest, tak? I teraz postaram się zszyć to. O nie! O nie! Okej, nie ma już tej dziury tutaj, więc jest wszystko ładnie, pięknie. Co znaczy, że możemy po prostu wszyć te wszystkie farfocle z powrotem do środka czapki i powinno być gotowe. Okej, czapka jest gotowa. Wygląda tak, więc zobaczmy, czy ona w ogóle działa na głowie. Także jest godzina 18:12, więc... Mimo wszystko wyrobiłam się w jeden dzień, żeby nie było, więc zakładamy. Ta-da! Okej. Zachodzi na uszy, więc jest git. Zapewne i tak będę musiała nosić pod spodem opaskę na uszy, żeby mnie nie przewiało. Nie wydaje mi się, żeby gryzła w jakiś sposób. Można ją założyć po prostu na różne sposoby. Ale śmiesznie to wygląda. W sumie myślę, że przyszycie tutaj pompona by sporo dało, ale póki co tutaj macie 360 z po prostu czapki bez pompona. Okej. I teraz, jeżeli mam zrobić pompon jeszcze do tego, nie ma opcji, nie użyję tamtej włóczki, w sensie tej samej, tylko... Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że taki kolor. Nie. W sumie może coś takiego? Bo jest tutaj gdzieś niebieski, więc to mógłby być dobry pomysł. Problem polega na tym, że... Dobra, nie oszukujmy się, i tak nie skończę tego. I ma dziury. Więc po prostu spróbuję zrobić z tego pompon. I okej, ostatnio widziałam, jak ludzie mają takie fajne sprzęciki do robienia tych pomponów. Niestety takowego nie posiadam, więc po prostu zrobiłam masę owinięć wokół mojej ręki, po czym zaczęłam to przycinać, mając nadzieję, że będzie to wyglądało dobrze. Po czym przyszyłam ten pompon do czapki i tyle. Gotowy! Udało się, chyba. Mam taką nadzieję, ponieważ pompon jest już przyszyty. Wciąż z niego leci trochę włóczka, ale no trudno. Mój pierwszy raz robienia pompona, więc sprawdzamy, jak wygląda czapka. Ta-da! Wydaje mi się, że pompon pomaga w sumie. Także tak,
Udało się, zajęło to mniej więcej 6 godzin, minus te wszystkie przerwy na, nie wiem, jedzenie, herbatę i te inne tego typu rzeczy. Więc tak, jak najbardziej da się zrobić czapkę na szydełku w jeden dzień. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, jeżeli Wam się spodobało, to zasubskrybujcie i do zobaczenia za tydzień. Pa, pa!